środku i teraz byśmy weszli może... Bo zaplanujemy sobie pracę. Tak. Bo mamy dwie opcje. Możemy w panelu EQ, to mamy do nawigacji. No. Hej Mercedes. Słucham. Nawiguj do Daimlera 1. No dobrze, mamy. Jeden. Wyznaczam trasę. Okej. Okay. To startujemy, tak? Dobrze, to zapnij pasy. Oczywiście. Jedziemy! Pora na raport z trasy. Przeciszymy, żeby nie było lokowania stacji radiowej. No i co my tu widzimy? No mnie to na pewno zainteresowało. Dobra, Maciu. Tempomat, to tak? Tak, jedziemy sobie 90 na godzinę, na tempomacie mamy ustawione. No i zużycie nam się waha tak w okolicach 9 kW. Jedziemy w miarę po płaskim, no teraz trochę pod górkę podjeżdżamy, to on sobie bierze dużo więcej. No ale zaraz będziemy jechali na płaskim, to mam nadzieję, że powróci. Z górki nawet chyba będzie, także pewnie będziemy rekuperować. Nie, tutaj też są te tryby D. Na komforcie. A, na komforcie. No i też jedziemy za tirem pewnie. Opory powietrza mamy zmniejszone. No, z górki ale... całkowicie no, tak. Do zera zszedł. No tak, jak jedziemy z górki to jest... Zerowo. Zerowo. I też się ładuje. Rekuperuje, tak, bo widać, że się ładuje. Tak, bo możemy jeszcze sobie... D plus to. Wejść w ten eko monitor tutaj i mamy takie coś. Czas mamy pod górkę na trasie. Zaraz się zacznie. Jaki tu ładny jest ten welurek taki ekologiczny, ekowelur. I zaraz to, co zainwestowaliśmy, to będziemy odzyskiwać. O, uwaga. O, co? O, jest, teraz rekuperujemy. Już jesteśmy, słuchajcie, w Warszawie, już pod centralą Mercedesa. Było mało relacji z trasy, ale z uwagi na to, że trzeba było skupić się na jeździe. No i teraz, żebyśmy nie byli gołosłowni. Czyli 123 km zrobiliśmy. Tak, średnia prędkość była 95. Teraz jak to wygląda tu? O, i bardzo... O, ale, o, to jest ciekawa informacja. Bardzo mało. Tak. Tylko 1% poszedł na ogrzewanie i chłodzenie, a przejechaliśmy całą trasę na klimatyzacji i dodatkowo jeszcze lodówki chodzi, nie? Bo tutaj musimy dodać. Być może tutaj że w innych jest... odbiornikach są lodówki. O. O. I tutaj mamy cykl z użycia i rekuperacji. Także wydaje mi się, że naprawdę, jeżeli chodzi i teraz już nie jest bez cukrowania, nie będziemy gołosłowni. Ewidentnie widać tutaj, że no, że to się opłaca. No opłaca, opłaca, no bo wyszło nam po 15 zł 100 km. Tak? Niecałe chyba nawet. Tak. Brutto, pamiętajmy. Tak, brutto. No, no to tyle by było, jeżeli chodzi o kwestię EQV. Czyli my polecamy.